my! Marcinie, pomyślałeś sobie po tych dwóch meczach bez gola, że na Lechu się trochę wystrzelałeś? No ale oczywiście już wiemy teraz, że ten karabin, który strzelał już 16 razy do tej pory w Ekstraklasie w tym roku, wystrzelił ponownie. Tak, po tym meczu z Lechem Poznań, gdzie zdobyłem 5 bramek, na pewno kibice czekali na kolejne bramki. Nie udało się strzelić w dwóch poprzednich meczach. Fajnie, że zdobyłem bramkę tu na własnym stadionie z Ruchem Chorzów i miejmy nadzieję, że będę kontynuował tą pasę i zdobywał kolejne bramki. Zastanawiasz się, ile może bramek być potrzebnych do bycia królem strzelców Ekstraklasy, nie tylko jej przewodzić po 27 kolejkach? Nie, myślę o każdym meczu i w każdym meczu chciałbym bramki zdobywać i zobaczymy, jak to zakończy się. Mam nadzieję, że będę pomagał Pogoni w zdobywaniu punktów, a za tym przyjdą moje bramki. I miejmy nadzieję, że z końcowym rezultatem będzie tych bramek na tyle, że zdobędę koronek strzelców, mimo że zawodnicy, którzy są pode mną, zdobywają też bramki, więc ta rywalizacja może być do ostatniego meczu. Można powiedzieć, Sebastianie, że zadomowiłeś się w pierwszej jedenastce Pogoni Szczecin. W przeglądzie sportowym wybrany zostałeś do najlepszej jedenastki tej kolejki, 27 kolejki T-Mobile Ekstraklasy. Czujesz się coraz pewniej? No, jeszcze chyba za wcześnie z tym, że zadomowiłem się w pierwszej jedenastce, bo jestem młodym zawodnikiem i w każdym meczu muszę pokazywać trenerowi, że warto na mnie stawiać. Ale na pewno cieszę się z tego, że w jakiejś tam gazecie umieszczono mi w tej jedenastce kolejki. Na pewno morale idą do góry i bardzo się z tego cieszę. Każdy mecz dla młodego zawodnika to jest tak jakby gdzieś z 5 spotkań ligowych dla starszego. Doświadczenia zbiera się przez te 90 minut naprawdę sporo. To jest bardzo dobre porównanie, ponieważ młodzi zawodnicy grając w jednym meczu naprawdę dużo z niego wynoszą i tak jest też w moim przypadku. I cieszę się, że zdobywam to doświadczenie i tymi meczami i popełnionymi błędami wiem, na co muszę zwrócić uwagę i co muszę poprawić. Bardzo spodobało mi się to, co powiedziałeś zaraz po meczu dla naszego portalu, ale do wywiadu pisanego, że to ty dźwigasz fortepian, na którym inni potrafią grać. Jakbyś mógł troszeczkę jeszcze o tym? Ja to wymyśliłem. Tego trenera by trzeba było spytać, ale na pewno znam swoją rolę w drużynie. Wiem, że oprócz tego, że jestem młodym zawodnikiem i mam też swoje obowiązki, to na boisku są zawodnicy, którzy kreują grę, tak jak Takafumi Okahoshi i to oni są nazywani tymi osobami, które grają na tym pianinie, a ja myślę, że moja rola bardziej polega na tym, żeby zabezpieczyć tyły, żeby walczyć na boisku i oddawać zdrowie, żeby oni mieli możliwość kreowania tej gry. Dlatego też stąd takie porównanie i myślę, że trener trafnie to określił. Przed nami taki mini maraton dla Marcina Robaka meczów po byłych klubach. Korona, Piast, no i Widzew Łódź. To są mecze, które mają jakiś podtekst dla Ciebie, czy skupiasz się po prostu na tym sportowym aspekcie? Nie, na pewno są to mecze dla mnie szczególne, bo w Koronie i Widzewie spędziłem po 2,5 roku, więc znam te kluby, znam tych kibiców, więc zagrać teraz, jak idziemy na Koronę, zagrać przy tej publiczności, to będzie dla mnie coś fajnego i będę chciał pokazać się właśnie na stadionie Korony z jak najlepszej strony, a przede wszystkim zdobyć tam bramkę. No i fajnie by było zdobyć 3 punkty w Kielcach, bo te 3 punkty mogą nam dać, a w zasadzie dają nam już pewną ósemkę i jeszcze większy spokój w zdobywaniu troszeczkę wyższych miejsc. Tak, fajnie, że tutaj zdobyliśmy 3 punkty w istotnym meczu dla nas z Ruchem Chorzów, gdzie powinno być nam już przynajmniej w głowach większy spokój, bo wydaje mi się, że tą ósemkę już sobie zapewniliśmy. Bo na 9 punktów do zdobycia mamy 7 punktów przewagi i tutaj właśnie powinno być więcej spokoju z naszej strony i te mecze następne powinniśmy grać na większym luzie i pokazywać się przynajmniej z tak dobrej strony jak w meczu z Ruchem, bo ta gra naprawdę wyglądała dobrze, a za tym poszły bramki i mimo, że gramy teraz 2 mecze ciężkie na wyjazdach, to ja wierzę w to, że ta gra, która była z Ruchem, przełożymy to na meczach wyjazdowych i też będziemy zdobywać komplet punktów. W tym ostatnim meczu, w meczu z Ruchem Chorzów, dużo grania z przodu.
Naprawdę dużo czasu Sebastian Rudolf spędził za linią środkową. Trochę też technicznych zagrań, to jest właśnie wynika z tego, że coraz pewniej się czujesz. Ta rola też ofensywna sprawdza się. Oczywiście, już jak na początku mówiłem, Adam zawsze na tej pozycji grał ofensywnie, na lewej obronie grał bardzo ofensywnie i ja, jeżeli chcę go godnie zastąpić, to też muszę w tej akcji się włączać i pomagać drużynie w ofensywie. Tak jak powtarzaliśmy wszyscy przed meczem, z ruchem nie kalkulujemy, gramy o 3 punkty i myślę, że to było widać. Bardziej skupiliśmy się na tym, żeby strzelić bramkę i czasem wiadomo, że to było ryzykowne, ale udało się, zdobyliśmy 3 punkty i oby tak dalej. Teraz nie było asysty, ale było kluczowe podanie. Kluczowe podanie z rzutu z autu. Od dawna było wiadomo, że Sebastian Rudolf umie daleko wyrzucić. Od tych mistrzostw pamiętnych wtedy chyba 2 asysty miałeś bezpośrednio rzutu z autu. Dalej to ćwiczysz, czy to już jest taka wyrobiona umiejętność? To na pewno też zmieniłem pozycję, grałem w środku pomocy, więc jakby trochę o tym zapomniałem, ale jak wróciłem na prawą obronę, to wiadomo, że mam takie warunki fizyczne, że na pewno to jest moją mocną stroną i dlaczego nie? I inni mają usposobienia do zdobywania bramek, do pięknych zagrań, no a są też tacy zawodnicy jak ja, którzy mają takie umiejętności, no i trzeba je wykorzystać 100%.